Niebieska Ziemia to fantastyczna, mądra gra, w którą można grać całą rodziną albo ze znajomymi. Nie rywalizujemy, ale współpracujemy, uczymy się, czego potrzebuje ta nasza Matka Ziemia, co możemy zrobić, żeby i flora, i fauna, i powietrze, i woda były czyste i dawały nam dużo energii, bo my możemy o to zadbać. Myślę, że najfajniejszą chyba zaletą tej gry jest to, że gramy do jednej drużyny, czyli wszyscy gramy przeciwko grze, tak jak w prawdziwym świecie, czyli po prostu wszyscy musimy robić konkretną rzecz, żeby ten jakby cel klimatyczny osiągnąć. Każdy z nas na szczęście wygrał, więc uratowaliśmy tą ziemię. Liczymy, że tak się też wydarzy naprawdę. Tematyka była bardzo ważna, także bardzo mi się podobało. To jest współpraca, a nie, że gramy przeciw jeden drugiego, także to też jest bardzo fajnie i bardzo dobry sposób pomyślenia ludzi o ważnych sprawach. To jest duża sztuka, żeby zrobić grę, która jest interesująca zarówno dla dzieci, jak i dla ich opiekunów, gdzie każdy może się czegoś dowiedzieć i coś wynieść, niezależnie zupełnie od poziomu swojej edukacji. Ja marzyłabym sobie, żeby w polskich szkołach na przykład takie gry się znalazły. To jest wspaniała lekcja. Na pewno w ramach zajęć będziemy w grę grać. Wszyscy się będziemy uczyć, zupełnie niezależnie od klasy, programu klasy, którą realizujemy.